No i jest, jest, jest. Ostatni dzień pracy w tym roku. Miałem jechać w sobotę do Polski, ale jadę jutro. Nie ma dużo pracy i ponadto chyba w piątek będzie mi lepiej jechać. Może będzie mniejszy ruch, chociaż wiem, że nie tylko ja tak sądzę, więc ten ruch będzie pewnie duży. Ale już się nie mogę doczekać. Rano skończyliśmy ryć ziemi, a teraz robimy tą samą pracę co wczoraj, czyli obcinanie tych dwóch listków. I teraz, słuchajcie, jeżeli już byśmy się nie zobaczyli w tym roku na tym kanale moim całym o pomidorach, to chciałem Wam wszystkim życzyć przede wszystkim spokojnych świąt, spokojnej Wigilii, później już pierwszy, drugi dzień świąt obżarstwa i opilstwa bez opamiętania, później zdrowienia i tracenia tego puszczyku, który Wam przybierze się po obżarstwie. Natomiast w nowym roku każdemu życzę też, żeby ten rok następny był lepszy od tego poprzedniego. Polakom, którzy tutaj są już za granicą, przyjechali, tak jak się mówi, za chlebem, życzę, żeby państwo polskie w przyszłym roku, zresztą wiem, że to jest utopia, umożliwiło Wam powrót, dało Wam odpowiednie warunki do życia i pracy. Natomiast Polakom, którzy w Polsce przebywają, życzę, żeby nigdy nie byli zmuszeni przez życie i również państwo polskie do tego, żeby wyjechać za granicę za chlebem. No i tak właśnie chciałem powiedzieć, co tam jeszcze mogę powiedzieć Wam, że 1000 kilometrów będzie przede mną. Myślę, że jakoś ta droga pojedzie, przejdzie wyjazd, myślę, że gdzieś 6 rano. Oczywiście, jeżeli coś tam będzie ciekawego się na drodze działo, no to odpowiedni filmik stworzę. Chociaż nie obiecuję, bo już kiedyś obiecywałem też, że będzie filmów będzie po urlopie, na urlopie, a nic nie robiłem, bo mi się nie chciało. Bo nie po to jest urlop, żeby robić filmy, ale jak zobaczymy, jak mnie natchnie coś, no to coś z tego będzie. Także jeszcze raz wszystkiego Wam życzę dobrego, trzymajcie się i cześć.